Anna i Tomasz byli małżeństwem od prawie 10 lat. Na pierwszy rzut oka ich życie wydawało się idealne. Mieszkali w pięknej willi na obrzeżach miasta, mieli luksusowe samochody, a w ich domu panował przepych, o jakim wielu mogłoby tylko marzyć. Jednak to, co działo się za zamkniętymi drzwiami, różniło się od pozorów, które stwarzali przed światem. Anna była kobietą pełną klasy i spokoju. Studiowała literaturę, miała głęboko zakorzenione wartości i wierzyła w budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i wsparciu. Tomasz, z kolei, od zawsze skupiał się na karierze i pieniądzach. Był człowiekiem o dominującym charakterze, przekonanym, że jego sukces zawodowy upoważnia go do kontrolowania wszystkiego łącznie z życiem Anny. Ostatnie lata ich małżeństwa były pełne napięć. Tomasz coraz częściej traktował Annę z wyższością, ignorując jej potrzeby emocjonalne. Wydawało mu się, że wystarczy dać jej drogie prezenty, by zamaskować brak prawdziwej bliskości i wsparcia. Anna jednak pragnęła czegoś więcej, chciała związku opartego na wzajemnym zrozumieniu i partnerstwie. Pewnego wieczoru, podczas kolacji, kiedy siedzieli naprzeciwko siebie przy długim, elegancko nakrytym stole, Anna postanowiła poruszyć temat, który dręczył ją od miesięcy. Tomasz, musimy porozmawiać, zaczęła spokojnym, ale stanowczym tonem, starając się nie zdradzać emocji. Tomasz uniósł wzrok znad swojego telefonu, na chwilę przerywając przeglądanie wiadomości. Był zirytowany, że przerywa mu się w trakcie ważnych spraw. Co się stało tym razem? Rzucił z nieukrywaną irytacją, jakby oczekiwał kolejnej obłahej sprawy. Anna, mimo że w środku czuła ogromny niepokój, odpowiedziała chłodno. Nasze małżeństwo zmierza w złym kierunku. Czuję, że oddalamy się od siebie coraz bardziej. Już nie rozmawiamy tak jak kiedyś, nie ma między nami bliskości, jej głos drżał, ale patrzyła mu prosto w oczy. Tomasz wybuchnął krótkim, złośliwym śmiechem. Bliskości? Naprawdę? Myślałem, że to wszystko już ustaliliśmy. Ja pracuję, zarabiam pieniądze, a ty możesz się cieszyć życiem. Czego jeszcze chcesz? Więcej podróży? Nowego samochodu? Może diamentów? Jego ton stawał się coraz bardziej protekcjonalny. Anna milczała przez chwilę, czując, jak narasta w niej gniew. Ale wiedziała, że w tej rozmowie nie może pozwolić emocjom przejąć kontroli. Tomasz, chodzi mi o coś znacznie głębszego. Pieniądze nie są odpowiedzią na wszystko. Chodzi o szacunek, o partnerstwo. Potrzebuję, żebyś zaczął traktować mnie poważnie. Tomasz tylko wzruszył ramionami, wracając do swojego telefonu. Jeśli naprawdę masz z tym problem, to może powinnaś pomyśleć, czy ten związek jest dla ciebie, rzucił, nie odrywając wzroku od ekranu. W jego głosie pobrzmiewała ironia. To zdanie ostatecznie przeważyło szale. Anna wiedziała, że coś w niej pękło. Decyzja, której od dawna się obawiała, nagle stała się jasna. Po tamtej rozmowie Anna poczuła, że coś się zmieniło. Długo siedziała w ciszy, analizując swoją sytuację. Przyszła noc, a ona nie mogła zasnąć. Każda godzina przypominała jej o tym, jak daleko są od siebie z Tomaszem. Czuła, że nie może dłużej żyć w takim związku. Jednak decyzja o rozwodzie nie była prosta. Następnego dnia, kiedy Tomasz był w pracy, Anna postanowiła spotkać się z Martą, przyjaciółką z dawnych lat, która teraz była uznaną prawniczką specjalizującą się w sprawach rozwodowych. Wiedziała, że Marta pomoże jej zrozumieć, jakie są jej prawa i jakie kroki powinna podjąć. Spotkały się w małej kawiarni na obrzeżach miasta. Marta, mimo że była kobietą sukcesu, zawsze emanowała ciepłem i empatią. Przywitała Annę serdecznym uściskiem. Aniu, co się stało? Wyglądasz na zmęczoną i zmartwioną, zaczęła Marta, siadając przy stoliku. Anna, czując, że może w końcu się otworzyć, opowiedziała jej o wszystkim, o zaniedbywaniu, o pogardzie, o braku szacunku, który narastał przez lata. Kiedy skończyła mówić, łzy napływały jej do oczu. Marta wzięła jej dłoń i powiedziała ciepłym, ale zdecydowanym tonem. Aniu, jeśli chcesz odejść, musisz być gotowa na trudną walkę. Tomasz to człowiek, który zawsze będzie chciał mieć przewagę. Ale pamiętaj, że masz prawo do swojego szczęścia. Nie daj się mu zastraszyć. Anna skinęła głową. Czuła, że podjęła decyzję, ale wciąż miała wątpliwości. Boję się, że nie poradzę sobie sama. On ma tyle pieniędzy, tyle wpływów.
Marta uśmiechnęła się lekko. Masz mnie. Pamiętaj, że ja nie tylko pomogę ci prawnie, ale będę przy tobie na każdym kroku. Musimy tylko opracować strategię. On myśli, że jest niepokonany, ale wiesz, Aniu? Pewność siebie często bywa największą słabością. Marta od razu zabrała się do działania. Przede wszystkim doradziła Annie, by nie podejmowała pochopnych decyzji. Musiały przygotować się dokładnie i skrupulatnie. Marta uświadomiła Annie, że pierwszym krokiem będzie zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących majątku Tomasza, jego dochodów i inwestycji. To kluczowe, Aniu. On będzie próbował zatajać informacje o swoich majątkach, a my musimy być krok przed nim. Zbieranie dowodów zajmie trochę czasu, ale dzięki temu będziemy miały solidne argumenty w sądzie. Anna nie miała doświadczenia w sprawach prawnych, ale Marta przeprowadziła ją przez wszystkie szczegóły. Zaczęły od analizy kont bankowych, dokumentów inwestycyjnych oraz wszystkich umów, które Tomasz podpisywał przez lata. Anna była zaskoczona, jak wiele ukrytych informacji można było znaleźć, jeśli wiedziało się, gdzie szukać. W międzyczasie Marta radziła Annie, by zachowywała spokój i nie zdradzała przed Tomaszem swoich planów. On nie może wiedzieć, co planujesz. Na zewnątrz wszystko musi wyglądać normalnie. Udawaj, że nic się nie zmieniło, instruowała Marta. Najgorsze, co mogłoby się teraz stać, to jego podejrzenia. Wtedy będzie starał się utrudniać nam każdy krok. Anna poczuła się silniejsza, mając za sobą wsparcie przyjaciółki, która znała nie tylko prawo, ale także Tomasza. Wiedziała, że przed nimi długa droga, ale miała nadzieję, że w końcu odzyska kontrolę nad swoim życiem. Tomasz, choć z pozoru spokojny, zauważył zmiany w zachowaniu Anny. Czuł, że coś się zmieniło, ale był zbyt pewny siebie, by podejrzewać, że jego żona mogłaby go w czymś przewyższyć. Mimo to zaczął działać prewencyjnie. Zaczął od konsultacji z własnym prawnikiem, Krzysztofem, który od lat zajmował się jego sprawami biznesowymi. Tomasz był przekonany, że każda próba odebrania mu majątku skończy się fiaskiem. Nie martw się, Krzysztof. Chcę po prostu zabezpieczyć swoje interesy. Moja żona ostatnio jest jakaś dziwna, może zacznie wymyślać jakieś głupoty, powiedział Tomasz, kiedy siedzieli w jego biurze. Krzysztof, profesjonalista, który znał się na manipulacjach, był bardziej ostrożny. Wiedział, że pewność siebie Tomasza może go zgubić. Tomasz, nie lekceważ tego. Kobiety potrafią być bardziej przebiegłe, niż nam się wydaje. Jeśli Anna ma dobrego prawnika, może próbować przejrzeć twoje finanse. Musimy być przygotowani na różne scenariusze. Tomasz uśmiechnął się z wyższością. Przecież ona nie zna się na tych sprawach. To tylko formalność. A nawet jeśli, to dam jej tyle, ile będzie chciała, byle tylko pozbyć się tego problemu. Tomasz nie zdawał sobie sprawy, że jego postawa lekceważenia była dokładnie tym, na co liczyły Anna i Marta. Marta, która znała sposób myślenia ludzi takich jak Tomasz, była przekonana, że właśnie dzięki jego pewności siebie uda się osiągnąć więcej, niż początkowo planowały. Anna, zgodnie z radą Marty, zaczęła działać bardzo dyskretnie. Każdego dnia poświęcała kilka godzin na analizowanie dokumentów i szukanie informacji, które mogłyby okazać się kluczowe podczas rozwodu. Przy okazji Marta uczyła ją, jak prowadzić rozmowy z Tomaszem, by nie wzbudzać jego podejrzeń. Pamiętaj, Aniu, mówiła Marta podczas jednego ze spotkań, musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Żadnych zmian w zachowaniu, żadnych nowych decyzji. Tomasz nie może poczuć, że coś planujesz. Musisz grać swoją rolę, jakby wszystko było normalne. Anna starała się jak mogła. W domu rozmawiała z Tomaszem tak jak zwykle, przygotowywała kolację, uczestniczyła w spotkaniach towarzyskich, na które byli zapraszani. Wszyscy wokół myśleli, że to tylko kolejny stabilny związek pełen luksusu i spokoju. Nawet Tomasz, mimo pewnych podejrzeń, zaczął wierzyć, że Anna po prostu pogodziła się z ich sytuacją. Jednak w jej sercu rosła determinacja. Wiedziała, że zbliża się moment, w którym będzie musiała stawić czoła Tomaszowi w otwartej konfrontacji. Marta wciąż przypominała jej, że cierpliwość jest kluczowa. Nadszedł dzień pierwszej rozprawy. Tomasz, przekonany o swojej wygranej, pojawił się w sądzie w drogim garniturze, pewny siebie i z uśmiechem na twarzy. Był gotów na szybkie załatwienie sprawy, jak sam to określił. Anna z kolei, mimo stresu, wyglądała na opanowaną.
wysoko uniosła głowę, gdy wchodziła na salę sądową w towarzystwie Marty. Rozprawa zaczęła się od standardowych formalności, ale napięcie wisiało w powietrzu. Tomasz, ironicznie patrząc na Annę, powiedział półgłosem do swojego prawnika. Spokojnie, Krzysztof, to będzie szybkie i łatwe. Zakończmy tę farsę. Sędzia zaczął od odczytania powodów rozwodu, ale atmosfera szybko zmieniła się, kiedy Marta zaczęła prezentować dowody, które zgromadziły. Tomasz poczuł pierwszy niepokój, kiedy zobaczył, jak precyzyjnie przygotowane są dokumenty Anny. Jego śmiech zamarł, a twarz stężała. Anna nie zdradzała emocji, ale w środku czuła, że wszystko idzie zgodnie z planem. Wiedziała, że to dopiero początek ich starcia, ale już teraz dostrzegała, że pewność siebie Tomasza zaczyna się kruszyć. Kiedy pierwszy dzień rozprawy dobiegł końca, Anna wróciła do domu wyczerpana, ale z poczuciem, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Wiedziała jednak, że to dopiero początek i że Tomasz nie da się łatwo pokonać. Przez kolejne dni zbierała się na spotkania z Martą, by dopracować strategię i przygotować się na nadchodzące wyzwania. Wiedziały, że kluczowym elementem będzie zaskoczenie Tomasza dowodami, które Anna zgromadziła. W czasie kolejnych spotkań Anna i Marta dokładnie analizowały każde potencjalne zagrożenie. Marta, korzystając ze swojego doświadczenia prawniczego, wyciągnęła na wierzch kwestie finansowe, o których Tomasz mógł nie wiedzieć, że zostały już ujawnione. Wiedziała, że kluczem do sukcesu jest uderzenie w odpowiednim momencie. Aniu, mamy silne argumenty, mówiła Marta, przeglądając dokumenty w swoim biurze. Teraz musimy tylko zagrać odpowiednio. Nie odsłonimy wszystkich kart od razu. W sądzie musisz zachować spokój i zimną krew, a resztę zostaw mnie. Anna zrozumiała, że najważniejszym elementem tej gry będzie subtelność. Jej siłą miało być nie to, ile wie, ale jak to wykorzysta. Plan Marty opierał się na stopniowym ujawnianiu dowodów najpierw mniejszych, które wytrącą Tomasza z równowagi, a następnie kluczowych, które całkowicie zmienią obraz sytuacji. W dniu kolejnej rozprawy Tomasz był pewny siebie, ale coś w jego zachowaniu zdradzało, że zaczyna odczuwać presję. Gdy przesłuchania ruszyły, jego odpowiedzi były zwięzłe, czasem zbyt zuchwałe, co zaczynało rzucać cień na jego wiarygodność. Kiedy Marta rozpoczęła swoje przesłuchanie, skupiła się na kwestiach finansowych, wprowadzając dowody, które Tomasz wcześniej bagatelizował. Panie Tomaszu, czy może pan wyjaśnić, dlaczego pewne transakcje zostały ukryte przed żoną? Zapytała Marta, spoglądając na niego z zimnym spokojem. Tomasz zmarszczył brwi, a potem, starając się zachować opanowanie, odpowiedział z nutą arogancji. To były sprawy biznesowe, które nie miały związku z naszym małżeństwem. Żona nie musiała o nich wiedzieć. Marta uśmiechnęła się delikatnie, jakby spodziewała się takiej odpowiedzi. Rozumiem. Jednak sąd musi wiedzieć, że owe transakcje mogły znacząco wpłynąć na podział majątku, ponieważ dotyczą one środków, które powinny być objęte wspólnością majątkową, dodała, prezentując kopię dokumentów. W tym momencie na sali zapanowała cisza. Tomasz wiedział, że Marta trafiła w czuły punkt, ale starał się zachować spokój. Gdy patrzył na Annę, dostrzegł w jej oczach coś, czego wcześniej nie zauważał, pewność siebie, której zawsze jej brakowało. Kolejne tygodnie toczyły się pod znakiem napięć i coraz bardziej skomplikowanych manewrów prawnych. Tomasz, widząc, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli, postanowił wprowadzić własną strategię. Wiedział, że musi znaleźć sposób, by zyskać przewagę nad Anną. Zorganizował kilka spotkań z prawnikiem, podczas których omawiali, jak mogą podważyć wiarygodność Anny. Krzysztof, jego prawnik, był sceptyczny wobec tej strategii, ale Tomasz naciskał. Musimy znaleźć coś, co sprawi, że sędzia przestanie jej wierzyć. Każdy ma coś na sumieniu, a ja zamierzam to wykorzystać, mówił Tomasz z przekonaniem. Krzysztof, mimo że wątpił w powodzenie tego planu, postanowił działać zgodnie z życzeniem swojego klienta. Rozpoczęli grzebanie w przeszłości Anny, szukając jakichkolwiek punktów zaczepienia. Była to desperacka próba, która miała na celu wprowadzenie chaosu do procesu. Podczas kolejnej rozprawy Tomasz zagrał na emocjach, przedstawiając siebie jako ofiarę bezdusznej żony, która chce go pozbawić dorobku życia. Zaczął opowiadać o swoich poświęceniach dla rodziny, o tym, jak ciężko pracował, by zapewnić jej dostatek. Sędzio, przez całe nasze małżeństwo starałem się, by mojej żonie niczego nie brakowało. A teraz jestem stawiany przed sądem, jakbym był przestępcą.
To nie jest sprawiedliwe, mówił, udając, że jego głos drży od emocji. Anna słuchała tych słów z kamienną twarzą. Wiedziała, że to tylko gra, ale w środku czuła gniew. Marta jednak ostrzegła ją wcześniej. Nie reaguj na jego prowokacje. On liczy na to, że się złamiesz i pokażesz emocje. Musisz być silna. Tomasz zakończył swoją przemowę z zadowoleniem. Był przekonany, że udało mu się wzbudzić współczucie sędziego. Ale Marta była gotowa na taki scenariusz. Kiedy przyszła jej kolej, spokojnie i rzeczowo obaliła większość jego argumentów, pokazując niezgodności w zeznaniach i przedstawiając fakty, które Tomasz celowo pominął. Panie Tomaszu, czy naprawdę uważa pan, że to, co pan opisał, oddaje całą prawdę? Zapytała Marta z lodowatym spokojem, przyciągając uwagę wszystkich na sali. Tomasz zamilkł, próbując znaleźć odpowiedź, ale nie potrafił ukryć, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli. Po tym, jak Tomasz poniósł porażkę z próbą manipulacji emocjami, zrozumiał, że musi zmienić podejście. Wiedział, że jeśli nie będzie działał szybko, Anna i Marta mogą zdobyć pełną kontrolę nad sprawą. Zaczął kontaktować się z różnymi ekspertami, by szukać nowych dróg obrony. Jednym z jego pomysłów było wykorzystanie niejasnych zapisów w umowach, które miałyby rzekomo wykluczać Annę z prawa do części majątku. Tomasz zdecydował się na agresywną taktykę, zakładając, że jeśli podważy ważność umów zawartych w trakcie małżeństwa, może zyskać przewagę. Musimy pokazać, że ona nie miała prawa ingerować w moje finanse, bo nigdy nie zajmowała się biznesem, mówił z naciskiem do Krzysztofa. Krzysztof postanowił zagrać na technicznych niuansach prawnych, starając się udowodnić, że pewne inwestycje były wyłącznie osobistą decyzją Tomasza i nie podlegały wspólności majątkowej. Anna i Marta jednak były przygotowane na tę linię obrony. Wiedziały, że Tomasz będzie próbował stosować prawnicze kruczki, więc same zgromadziły odpowiednie dokumenty, które podważały jego argumenty. W trakcie przesłuchań Marta zadała kluczowe pytanie. Czy pan Tomasz kiedykolwiek konsultował się z panią Anną w sprawie tych decyzji? Tomasz wiedział, że każde kłamstwo może go pogrążyć. Musiał przyznać, że formalnie informował Annę o pewnych inwestycjach, co oznaczało, że podlegają one wspólności majątkowej. To była kolejna porażka Tomasza, który zdawał się coraz bardziej tracić grunt pod nogami. Zbliżał się koniec procesu. Tomasz, mimo licznych prób sabotowania sprawy, coraz wyraźniej zdawał sobie sprawę, że przegrywa. Każdego dnia stawał się bardziej sfrustrowany i wybuchowy. Zaczął rozważać różne sposoby zakończenia sprawy bez dalszych strat, ale jego ego nie pozwalało mu łatwo ustąpić. Sędzia, widząc wyraźnie, jak rozwija się sytuacja, zaczął skłaniać się ku stronie Anny. W trakcie ostatniej rozprawy ogłosił, że Anna ma pełne prawo do znacznej części majątku, a Tomasz zostanie zobowiązany do wypłaty alimentów. Wyrok był miażdżący dla Tomasza, który opuszczał salę sądową z ironicznym uśmiechem. To jeszcze nie koniec, mruknął pod nosem, kierując swoje słowa bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. Był przekonany, że jeszcze uda mu się odzyskać kontrolę nad sytuacją. Anna, mimo trudnych chwil, które przeszła, wychodziła z sali z uśmiechem. Wiedziała, że wygrała nie tylko sprawę, ale też odzyskała swoją wolność. Była świadoma, że Tomasz nie znał głównego sekretu, który mógłby go całkowicie zniszczyć. Po zakończeniu procesu Tomasz, choć nadal próbował w różny sposób sabotować Annę, nie mógł się już cofnąć. Pewnego dnia, przypadkiem, odkrył coś, co wprawiło go w szok. Okazało się, że Anna posiadała dowody na jego działalność finansową, które mogłyby go całkowicie pogrążyć nie tylko w oczach sądu, ale i w społeczeństwie. Były to dokumenty dotyczące oszustw podatkowych, nielegalnych transakcji i machinacji, które Tomasz przeprowadzał od lat. Gdyby te dowody zostały ujawnione, jego reputacja, kariera i majątek ległyby w gruzach. Marta, która również była tego świadoma, celowo nie ujawniła tych dokumentów podczas procesu. Tomasz, wściekły i zaskoczony, postanowił spotkać się z Anną. Spotkali się w restauracji, gdzie kiedyś często chodzili na kolacje. Teraz to miejsce miało stać się areną ich ostatniej konfrontacji. Dlaczego tego nie zrobiłaś? Zapytał z napięciem w głosie. Mogłaś mnie zniszczyć, a mimo to postanowiłaś milczeć. Anna spojrzała na niego spokojnie, a potem odpowiedziała. Nie potrzebuję cię niszczyć, Tomaszu. Ty sam już to zrobiłeś. Ja chciałam tylko odzyskać swoje życie.
Tomasz poczuł, że przegrał w grze, której nawet do końca nie rozumiał. Anna miała nad nim przewagę, której nigdy się nie spodziewał, nie była mściwa ani pełna gniewu. Jej siła tkwiła w czymś znacznie głębszym w spokoju, które udało jej się osiągnąć, kiedy w końcu uwolniła się od jego wpływów. Po procesie Anna zaczęła nowy etap życia. Zdecydowała się przeprowadzić do małego miasteczka nad morzem, gdzie mogła wreszcie poczuć spokój i zacząć wszystko od nowa. Skupiła się na swoich pasjach, zaczęła malować, pisać i angażować się w działalność charytatywną. Znajomi mówili, że jej twarz rozjaśniał nowy blask, jakiego wcześniej nie widzieli. Tomasz, mimo że zachował część majątku, stopniowo tracił swoje wpływy. Jego reputacja w świecie biznesu zaczęła podupadać, gdy ludzie dowiadywali się o jego manipulacjach. Coraz częściej spotykał się z nieufnością i brakiem wsparcia, na które wcześniej mógł liczyć. Jego pewność siebie, którą zawsze tak cenił, stopniała, a życie, które budował z taką dumą, zaczynało się rozsypywać. Anna zrozumiała, że nie musiała zniżać się do poziomu zemsty, by wygrać. Jej zwycięstwo polegało na tym, że w końcu była wolna, a Tomasz został z niczym poza pustym śmiechem, który kiedyś miał być symbolem jego triumfu.